Sprawa zaczęła się po publikacji prasowej Panoramy Leszczyńskiej. Sekretarz magistratu w Lipnie Anna Drost powiedziała wówczas dziennikarce, że wójtowie gminy posłużyli się jej dzieckiem do prywatnych celów. Syn urzędniczki z racji zdiagnozowanego schorzenia wymagał w szkole szczególnej opieki. Ponieważ były duże problemy z zachowaniem w pierwszej klasie szkoły podstawowej, podjęłam decyzję za zgodą pani Ewy Rosolskiej, że ona może przyjąć Dominika do swojej szkoły. Z relacji Anny Drost wynika, że włodarze gminy, szukając dowodów przeciwko niewygodnej im dyrektor szkoły, posłużyli się listem skierowanym do gminy przez jedną z mieszkanek Radomicka. Skarżyła się ona na dyrekcję placówki jako przykład złego jej działania, podając rzekome faworyzowanie syna Anny Drost. List został publicznie odczytany na posiedzeniu komisji rewizyjnej w gminie. Oburzyło to rodziców, skutkiem czego była medialna wypowiedź udzielona Panoramie Leszczyńskiej. Wpłynęła skarga do mnie, skarga została skierowana do komisji rewizyjnej. Włodarze gminy obecnie zawieszeni w pełnieniu czynności przez prokuraturę w związku z ciążącymi na nich zarzutami korupcyjnymi oskarżają w tym procesie prywatnie. Czują się dotknięci i pokrzywdzeni wypowiedziami medialnymi. Zanim sąd wyda wyrok, będzie musiał przesłuchać kolejnych świadków. Zapowiedział już, że zrobi to na rozprawie w czerwcu. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.